kochani, witam nas wszystkich bardzo serdecznie w Kościele Chrystusa Zbawiciela. Dzisiaj już w trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Dzisiejszym tekstem, który będzie naszym wstępem do uwielbienia, jest tekst zapisany w Psalmie 115. I rozpoczynając nasze nabożeństwo w imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, skupmy się teraz na tych słowach zapisanych przez psalmistę. Nie nam, Panie, nie nam, ale Twemu imieniu daj chwałę za Twoje miłosierdzie i prawdę. Czemu mają mówić poganie, gdzież teraz jest ich Bóg? A nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Ich bożki to srebro i złoto, dzieło rąk ludzkich. Usta mają, ale nie mówią. Mają oczy, ale nie widzą. Uszy mają, ale nie słyszą. Mają nozdrza, ale nie czują. Ręce mają, ale nie dotykają. Mają nogi, ale nie chodzą. Ani gardłem swoim nie wydają głosu. Niech będą do nich podobni ci, którzy je robią, i wszyscy, którzy im ufają. Izraelu, ufaj Panu. On jest ich pomocą i tarczą. Domu Aarona, ufaj Panu. On jest ich pomocą i tarczą. Wy, którzy się boicie Pana, ufajcie Panu. On jest ich pomocą i tarczą. Biblia naucza nas, że nabożeństwo zmienia ludzi, ma ogromny wpływ na ludzi. Psalm 115 stwierdza, że my jako ludzie upodabniamy się do bogów, których czcimy. Jeśli czcimy martwe bóstwa, to napełniamy świat kulturą śmierci. Jeśli czcimy okrutne bóstwa, sami stajemy się okrutni. Jeśli czcimy trójjedynego Boga, który jest miłością, to stajemy się ludźmi okazującymi miłość, łaskawość i miłosierdzie. Ale należy pamiętać, że religie i ceremonie nie funkcjonują same z siebie w próżni. Takie bezmyślne lub obłudne sprawowanie rytuałów religijnych nie skutkuje przemianą ludzi, czy świata, czy naszych serc. Biblia jasno stwierdza, że odprawianie ceremonii religijnych, którym nie towarzyszy wiara, jest obrzydliwością dla Boga. To dlatego, zaczynając nasze nabożeństwo, jak zwykle świadomi tego, że nie zawsze ufaliśmy Panu, tak jak psalmista nas dzisiaj wzywał, czasem polegaliśmy na jakichś bóstwach, bożkach, być może nawet na dobrych rzeczach. Ufaliśmy im, a nie Panu. I to właśnie dlatego rozpoczynamy nasze nabożeństwo od wyznania grzechów. Jednym z tych pierwszych elementów naszego nabożeństwa jest właśnie spowiedź. I nasza wspólna modlitwa wyznania grzechów zaprasza nas do wypowiadania bardzo szczerych słów o naszych grzechach. Słów, które naturalnie nam nie przychodzą w naszej relacji z Bogiem, czy słów, które nam naturalnie nie przychodzą z bliźnimi. Taka szczerość jest być może czymś więcej, na co moglibyśmy się zdobyć w swojej własnej sile, ale to jest bardzo uwalniające, kiedy odczuwamy ten bezmiar Bożej łaski w spowiedzi. W ten sposób może warto podchodzić do spowiedzi i do tego wyznania naszych grzechów i do zapewnienia o ich przebaczeniu, nie jako do uciążliwego obowiązku, ale jako do daru łaski. Jest to przywilej, jest to prezent, tak? Jest to dar dla nas wszystkich. To nie jest coś, co trzeba tylko zrobić. To jest wspaniały dar Boży, dzięki któremu jesteśmy uwolnieni, oczyszczeni z tego ciężaru, który sami na siebie nakładamy. Do tego nas wszystkich teraz zapraszam. Powstańmy proszę. Najpierw w chwili ciszy, a później wspólnie, jednym głosem, jako zbór, będziemy modlić się o przebaczenie i wyznawać nasze grzechy. Módlmy się.
wyznajmy nasze grzechy. Wspaniały, litościwy Boże, ukochałeś nas wieczną, ofiarną miłością, ale my nie ukochaliśmy Ciebie. Ty nieustannie nas wzywasz, ale my nie słuchamy. Prosisz nas o miłość, ale my zostawiamy bliźniego w potrzebie, zajęci swoimi sprawami. Akceptujemy zło, uprzedzenia, wojnę i chciwość. Boże łaski, kiedy przychodzisz do nas z miłosierdziem, pokutujemy w duchu i w prawdzie. Przyznajemy się do grzechu i z wdzięcznością przyjmujemy Twoje przebaczenie przez Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela. Amen. W drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, święty apostoł Paweł pisze takie słowa o Chrystusie. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. To jest wspaniała wieść dla wszystkich z nas, szczerze pokutujących, że Bóg grzechem uczynił kogoś, dzięki komu my teraz możemy być uwolnieni i możemy być uznani za sprawiedliwych. Kiedy psalmista wzywa Izrael do prawdziwej wiary, on krzyczy: Izraelu, ufaj Panu, On jest ich pomocą i tarczą. Domu Aarona, ufaj Panu, On jest ich pomocą i tarczą. Będąc tym Izraelem, teraz wspólnie zaśpiewajmy pieśń, która powie to samo, może być może troszkę innymi słowami. Zaśpiewamy, że Pan jest mocą swojego ludu. Pan jest mocą, Pan jest tarczą. Wszystkie pieśni są oczywiście w kolejności alfabetycznej. Ukrywasz się w czasach niedoli. Z powodu pychy bezbożnego trapi się ubogi. Niech uwikłają się w knowaniach, które obmyślili, bo pyszni się bezbożny zachcianką swoją, a chciwiec bluźni znieważa Pana. Bezbożny myśli w pysze swojej, nie będzie dochodził. Nie ma Boga. Oto całe rozumowanie jego. Mówi w sercu swoim, nie zachwieje się, nigdy nie spotka mnie nieszczęście. Przekleństwa pełne są usta jego, także fałszu i obłudy. Pod językiem jego jest krzywda i nieprawość. Czatuje za węgłem zagród, skrycie zabija niewinnego. Oczy jego wypatrują nieszczęśnika. Czyha w kryjówce jak lew w gęstwinie. Czyha, aby porwać ubogiego. Porywa ubogiego, zarzucając sieć swoją. Schyla się, przyczaja. Wpadają w szpony jego nieszczęśliwi. Mówi w sercu swoim, zapomniał Bóg, zakrył oblicze swoje. Nigdy nie będzie widział. Powstań, Panie Boże, podnieś rękę swoją, nie zapominaj ubogich. Dlaczego bezbożny ma urągać Bogu, mówić w sercu swoim, nie będziesz dochodził?
Ty zaś widzisz, popatrzysz na trud i utrapienie, aby to ująć w ręce swoje. Na Tobie polega nieszczęśliwy, Tyś pomocą sierocie. Złam ramię bezbożnego i złoczyńcy. Dochodź niegodziwości jego, aby jej nie było. Pan jest królem na wieki wieków, z ziemi jego znikną poganie. Westchnień biedaków wysłuchujesz, Panie, utwierdzasz ich serca, nastawiasz uważnie ucha swego, aby bronić prawa sieroty i uciśnionego, by człowiek z ziemi wzięty nie wzbudzał już postrachu. Amen. Otwórzmy teraz nasze Biblię na dwóch tekstach, najpierw na lekcji starotestamentowej wziętej z księgi proroka Izajasza i potem drugim czytaniem będzie nasz dzisiejszy tekst kazalny. Kontynuacja cyklu kazań na temat Księgi Dziejów Apostolskich. Wysłuchajmy Słowa Bożego. Czytanie z Księgi Izajasza, rozdział 56. Tak mówi Pan, strzeżcie sądu i czyńcie sprawiedliwość, bo bliskie jest nadejście mojego zbawienia i objawienie się mojej sprawiedliwości. Błogosławiony człowiek, który to czyni, i syn człowieczy, który się tego trzyma, który przestrzega szabatu, aby go nie bezcześcić, który strzeże swej ręki, aby nie czyniła nic złego. Niech więc nie mówi cudzoziemiec, który przyłączył się do Pana: Pan na pewno odłączył mnie od swego ludu. Niech też eunuch nie mówi: oto jestem suchym drzewem. Tak bowiem mówi Pan o eunuchach, którzy przestrzegają swoich szabatów i wybierają to, co mi się podoba, i trzymają się mojego przymierza. Dam im miejsce w swoim domu i w swoich murach oraz imię lepsze od synów i córek. Dam im imię wieczne, które nie będzie zgładzone. A cudzoziemców, którzy przyłączyli się do Pana, aby Mu służyć, miłować imię Pana i być Jego sługami, wszystkich przestrzegających szabatu, by Go nie bezcześcić, i trzymających się mojego przymierza. Tych przeprowadzę na swoją świętą górę i rozraduję ich w swoim domu modlitwy. Ich całopalenia i ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Tak mówi Pan Bóg, który gromadzi rozproszonych z Izraela, jeszcze innych zgromadzę do Niego i do Jego zgromadzonych. Oto Słowo Boże. Drugie czytanie jest wzięte z 8 rozdziału Dziejów Apostolskich od 26 wersetu. Lecz anioł Pana powiedział do Filipa: wstań i idź na południe, na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. Wstał więc i poszedł. A oto przyjechał do Jerozolimy oddać cześć Bogu Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami. I wracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. A duch powiedział do Filipa: podejdź i przyłącz się do tego wozu. Kiedy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czyta proroka Izajasza, i zapytał: rozumiesz, co czytasz? A on odpowiedział: jak mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wszedł i przy nim usiadł. A czytał ten fragment pisma: jak owca na rzeź był prowadzony, jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak on nie otworzył swoich ust. W jego poniżeniu pozbawiono go sądu, a któż wypowie jego ród? Jego życie bowiem zostało zabrane z ziemi. I zapytał eunuch Filipa: proszę cię, o kim to prorok mówi? Sam o sobie czy o kimś innym? Wtedy Filip otworzył swe usta i, zaczynając od tego fragmentu pisma, głosił mu Jezusa. A gdy jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę. Wówczas eunuch powiedział: oto woda, co stoi na przeszkodzie, żebym mógł być ochrzczony? I powiedział Filip: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A on odpowiedział: wierzę,
że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Kazał więc zatrzymać wóz, obaj Filip i Eunuch zeszli do wody i ochrzcił go. A gdy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i Eunuch go więcej nie widział, ale jechał swoją drogą, radując się. Filip zaś znalazł się w Azocie, a obchodząc wszystkie miasta, głosił Ewangelię, aż dotarł do Cezarei. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Let's bow our heads for a short prayer. Pochylmy nasze głowy do modlitwy. Thank you, Lord, for today. Dziękujemy Ci, Panie, za dzisiejszy dzień. Thank you for gathering us all here today to worship you. Za to, że zgromadziłeś nas wszystkich tutaj w tym miejscu, żebyśmy mogli Ciebie uwielbiać. Lord, help us to understand what you want to say to us. Pomóż nam, Panie, zrozumieć, jakie przesłanie masz dla nas. Interpret it correctly and apply it in our lives. Pomóż nam dobrze go tłumaczyć i zastosowywać w naszym życiu. Pray in Jesus' name, amen. Oto modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. Please take your seats. Usiądźcie, proszę. It's a joy and a privilege to worship our Lord with you these days. Bardzo się cieszę, jest to dla mnie ogromny przywilej, że mogę z wami dzisiaj czcić naszego Pana. As some of you know, I have spent a good portion of my life studying tourism. Być może niektórzy z was wiedzą, część swojego życia poświęciłem na studiowanie turystyki. And so what some people might call me a professional tourist. Być może niektórzy będą nawet chcieli mnie nazwać jak takim profesjonalnym turystą. Don't think so about myself, however. Zawodowym, ale ja tak o sobie nie myślę, aczkolwiek. With all of these restrictions, all of our lives are limited, all of our travel is limited. Teraz przez te wszystkie obecne restrykcje nasze podróże są bardzo ograniczone. Yet I wanted to invite you for a journey. A jednak chciałbym was zaprosić na wycieczkę. Don't worry if you didn't take your passports. Nie martwcie się, jeśli nie zabraliście ze sobą swoich paszportów. It'll be fine, I have arranged everything. Bez problemu, ja się dogadałem. Allow me to invite you into the desert. Zapraszam was na pustynię. But before we go there, let me jump into some context for you. Ale zanim to zrobimy, popatrzmy przez chwilkę na kontekst. Acts chapter 8, Christianity literally explodes in Samaria. Ósmy rozdział Dziejów Apostolskich. Chrześcijaństwo dosłownie doznało takiej eksplozji now w Samarii. No, it's interesting, because Samaritans traditionally have been the enemies of the Jews. To jest bardzo ciekawe, bo historycznie Samarytanie byli wrogami Żydów. But the gospel is introduced there by the Jew called Peter. Ale Ewangelia Samarytana została głoszona poprzez Żyda o imieniu Filip. And literally the whole city came to Christ. I dosłownie całe miasto uwierzyło. They were having huge meetings there. Things are so exciting. Everyone is happy. They're giving their lives to Jesus. Miejsce miało ogromne zgromadzenie ludzi. Wszyscy bardzo się radowali i powierzyli swoje życie Jezusowi. And that's where we start our journey. In verse 26, it says, now. I od 26 rozpoczynamy my naszą dzisiejszą wycieczkę, która zaczyna się od słowa lecz. Which is in the middle of all of this, in the middle of all of this excitement. I jesteśmy właśnie w centrum tej całej ekscytacji. An angel of the Lord said to Philip, rise and go towards the south of the road that goes down to Jerusalem, to Gaza. Anioł Pana powiedział do Filipa, wstań, idź na południe, na drogę, którą prowadzi z Jerozolimy do Gazy. And the narrator adds, this is a desert place. I autor dodaje jeszcze od siebie, że jest to droga pustynna. Gaza was this little town out of the way that no one goes to. Gaza była takim małym miasteczkiem, do którego nigdy nikomu nie było po drodze. Like one of those villages that are dying. They don't have their own shops, no schools, no hospital. Jedna z tych takich wioch zabitych dechami, bez sklepów, bez szkół. Like people are running away from those places. Ludzie uciekają z takich miejscowości. And what's even more interesting, it belonged to Philistine. A to, co było najciekawsze z tego wszystkiego, to że należała ona do Filistyna. Now you don't have to grow up in the church to know that Jews didn't really call Philistines friends. I też nie trzeba jakiejś szczególnej wiedzy, żeby wiedzieć, że Filistyńczyków Żydzi nie uważali za swoich najlepszych przyjaciół. Again, they were the enemies. To byli również wrogowie. Who was the most famous Philistine you know? Because you know one.
kto był takim najbardziej słynnym Filistynem? It starts with Go and ends with Goliath. Zaczyna się na Go i kończy się na Goliath. David was fighting him. To właśnie z nim walczył król Dawid. And so what's interesting, Philip the Jew first is sent to Samaria, the enemy. I to co jest ciekawe tutaj to, że Filip będąc Żydem został wysłany do Samarii, do swoich wrogów. To preach the gospel. Po to, żeby głosić Ewangelię. And then he's sent to a town belonging to Philistines. Po czym został wysłany do miasteczka, które należało historycznie do Filistynów. To preach the gospel. Po to, żeby również głosić Ewangelię. What is happening here? Co tutaj się dzieje? The gospel is breaking the walls of hostility. Ewangelia przebija mury wrogości. Because no matter where you're from, what country, what region, what language. Bo niezależnie skąd pochodzisz, z jakiego kraju, jaki akcent masz. Every single person, we all have the same common problem. My wszyscy, każda osoba, mamy ten sam wspólny problem. Sin. Czyli grzech. And we all have the same common solution. I my wszyscy mamy jedno wspólne rozwiązanie. Jesus. Jezus. Werset 27. And he rose and went. Stał więc i poszedł. Now this is very significant. Jest bardzo ciekawe. God sent him away from all of this excitement, from all of these people gathered in Samaria. I bardzo ważne. Bóg wysyła go z tych z Samarii, gdzie wszyscy byli bardzo podekscytowani Ewangelią. And he sends him to walk 265 kilometers away to the tiny desert place. I wysyła go na 265 kilometrów z tego miejsca, gdzie on przebywał, do jakiegoś pustynnego miejsca. To meet one person. Po to, żeby spotkać się tylko z jedną osobą. Think about it. He leaves all these crowds and people behind. He leaves the widows behind, which he was supposed to take care of. Pomyślcie o tym. On zostawia całe tłumy ludzi. On zostawia wszystkie obowiązki, chociażby wdowy, tak? On był diakonem, czy miał troszczyć się o wdowy, zostawia wszystko. And he has to go to meet one man. Po to, żeby gdzieś się przenieść i spotkać jednego człowieka. What do you think Philip felt at that moment? Jak myślicie, jak czuł się z tym Filip wtedy? No, Angel, you don't understand. I have to stay here. Aniele, ty chyba czegoś nie rozumiesz. Powinienem tutaj zostać. Look at all these crowds. Popatrz na te tłumy. I have preached, they have reacted, people are giving their lives to Jesus, we have to keep going. Ja głoszę, oni reagują na to pozytywnie, powinniśmy to kontynuować. Look, we will build the mega church here. Zbudujemy tutaj mega kościół. And actually in the future there will be thing called YouTube. Let's record my sermons and I will upload them later. W przyszłości będzie, pojawi się coś takiego jak YouTube, może nagrajmy moje kazania, potem to wrzucimy na kanał. But he didn't say any of that. Nic nie powiedział says, oczywiście z takich rzeczy. He stood up and he went. On wstał i poszedł. Wow, that speaks about his character. To dużo mówi o jego charakterze. And there was an Ethiopian eunuch, a court official of Cadence, queen of Ethiopians, who was in charge of all of her treasure. He had come to Jerusalem to worship. Oto przyjechał do Jerozolimy oddać cześć Bogu Etiopczyk eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami. A few things. Cadence was not a name, it was a title like Caesar. Kandaki. Mm-hmm. Jeszcze jedna rzecz. Kandaki nie było imieniem własnym, to był tytuł, podobnie trochę jak cesarz. And another thing is, when we think of Ethiopia, we think of a little country. I kolejna rzecz, kiedy myślimy dzisiaj o Etiopii, to myślimy o takim małym kraju. But back in the day, Ethiopia was basically everything north of the Nile River in Africa. Ale wtedy Etiopia była ogromnym terytorium, które się zaczynało już od południa, na południe od rzeki Nil. And this guy was a treasurer of that entire region. I ten człowiek był skarbnikiem tego całego ogromnego regionu. Which makes him a very powerful and a very rich man. Co to znaczy, że był on, miał on ogromny wpływ i był również bardzo bogaty. The Bible also throws a little detail. He was a eunuch. I Biblia tutaj nam rzuca jeden jeszcze taki szczegół, że był eunuchem. Now if you have more questions and if you want to know who is eunuch and how do you become one, you can stay after the church. Jeśli chcecie dowiedzieć się kim, coś więcej, kim był eunuch, to
Możecie zostać po nabożeństwie i zadać and pytania. Ask Sashka that question, I'm not answering. Zapytajcie Sashka o to pytanie, ale nie googlujcie tego. Obrazków przynajmniej. What's interesting? I to, co jest ciekawe. Being eunuch. Bycie eunuchem. Was actually part of the job description. Było częścią... jednym z wymagań w tej pracy. So, do you can count the money? You're good at accounting? Yes, I am. Jeśli jesteś dobry w księgowość, tak, jestem. Well, you also have to be a eunuch. No to musisz jeszcze zostać eunuchem. This had to be done because eunuchs, these people, they work very closely with the queen. I to był wymóg, ponieważ tacy ludzie pracowali bardzo blisko w pałacu królowej. And with her staff, which were female. Blisko królowej i również z całym jej całą jej kadrą, tak, która często też była te osoby były kobietami. And so there would be absolutely zero chance of their work relationship to grow into something more than that. I po to, żeby wyeliminować właśnie ten tą szansę tego, że relacje takie zawodowe mogą przerosnąć w coś więcej. Those men had to become eunuchs. Więc tych mężczyzn trzeba było kastrować. Verse 28. Werset 28. And was returning seated in his chariot, and he was reading the prophet Isaiah. I wracał, a siedząc na swoim wozie czytał proroka Izajasza. It would have been very difficult to get the scripture. Bardzo trudno wtedy było o dostęp do Pisma Świętego. Printing press wasn't even near invented. Ta prasa drukarska jeszcze nie była wynaleziona. And he wasn't even a Jew. A on nawet nie był Żydem. Yet he had the scroll because he was a rich man and he was searching for something. Ale jednak on posiadał ten zwój, tak, tą księgę, ponieważ mógł sobie na to pozwolić, był bogaty i czegoś poszukiwał. Verse 29. And the Spirit said to Philip, go over and join the chariot. And Philip ran to him and heard him reading Isaiah the prophet and asked, do you understand what you're reading? A duch powiedział do Filipa, podejdź i przyłącz się do tego wozu. Kiedy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czyta proroka Izajasza, zapytał, rozumiesz, co czytasz? I love this part. Uwielbiam tą część. I just always picture it in my head, how did this whole thing happen? Bo zawsze próbuję sobie wyobrazić w głowie, jak to wszystko naprawdę się działo. Imagine you are a powerful man driving through the desert. Wyobraźcie sobie, że jesteś takim wpływowym, bogatym człowiekiem. People are afraid of you. Jedzie przez pustynię, ludzie się ciebie boją. And suddenly someone is running towards you in the desert. I nagle w pustyni ktoś biegnie w twoją stronę. And the question is like, hey, what are you reading? I pierwsze pytanie, co czytasz? Do you understand this? Rozumiesz to, co czytasz? Speaking of awkward conversations, that probably was the one. Jeśli istnieją takie dziwne rozmowy, czy początki rozmów, to właśnie był dobry przykład. But notice they didn't have to become friends to talk about Jesus. Zwróćcie uwagę na to, że oni nie musieli się jakoś zaprzyjaźnić po to, żeby on mógł mu opowiedzieć o Jezusie. Like we have this idea that we have to build the relationship, trust and friendships for 10-15 years to talk about Jesus. Często mamy takie podejście, że musimy zawiązać przyjaźń z człowiekiem, która będzie trwała 10-15 lat, zanim będziemy mogli mu powiedzieć o Jezusie. It took them one question, what are you reading, to start the conversation. Tutaj to była kwestia jednego pytania. Co czytasz? Verse 31. And he said, how can I, unless someone guides me? And he invited Philip to come up and sit with him. A on odpowiedział, jak mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni? Zaprosił Filipa, aby wszedł i przy nim usiadł. Now I want you to be very careful here. Ale w tym miejscu to ostrożnie. As in, pay attention. Uważnie jesteś. This eunuch knew something that he was missing. Ten eunuch wiedział, że czegoś tutaj brakuje. And he had to find it. Trzeba to jeszcze odnaleźć. And so he went to Jerusalem and tried to find God there. To dlatego on pojechał do Jerozolimy, bo w poszukiwaniach Boga. Yet he was returning home more confused than ever. Ale wracał z tej Jerozolimy jeszcze bardziej zmieszany niż wcześniej. Why?
Dlaczego? Well, you see, he went to Jerusalem to find God, he couldn't find him. Ponieważ on pojechał do Jerozolimy po to, żeby znaleźć Boga, ale tam jego znaleźć nie mógł. Why? I dlaczego? Deuteronomy 32:1. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 23. It basically says, if you have castrated yourself, you are not allowed to take part in the worship gatherings of the believers. Prawie był taki zapis. Ten, kto ma zgniecione jądra lub odcięty członek, nie wejdzie do zgromadzenia Pana. He traveled 3,990 kilometers one way to Jerusalem. On w jedną stronę przejechał prawie 4000 kilometrów. To get into the temple and to meet God. Do Jerozolimy po to, żeby trafić do świątyni, po to, żeby spotkać się z Bogiem. And he wasn't allowed in. Ale nie dozwolono jemu. Nie pozwolono wejść. Actually, some historians do say that there was a plate in front of the temple. Eunuchs are not allowed. Niektórzy historycy nawet twierdzą, że na świątyni była taka tabliczka, że eunuchom wstęp zabroniony. Because they saw him or them as defiled. Ponieważ widzieli ich jako ludzi wadliwych. And so he wanted to find God. He went to Jerusalem. He didn't find him. Więc on bardzo chciał poznać Boga, spotkać Boga, ale w Jerozolimie to się nie udało. And so God finds him in the desert. Więc Bóg odnajduje jego na pustyni. Verse 32. Now the passage of the scripture that he was reading was this: like the sheep he was led to the slaughter, and like the lamb before the shearer is silent, so he opens not his mouth. In his humiliation, justice was denied him. Who can ascribe his generation? For his life is taken away from the earth. A czytał ten fragment pisma. Jak owca na rzeź był prowadzony, jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże. Tak on nie otworzył swoich ust. W jego poniżeniu pozbawiono go sądu. A któż wypowie jego ród? Jego życie bowiem zostało zabrane z ziemi. It's like you're walking into the coffee shop. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do kawiarni. And you see a person reading the Bible. Widzicie, jak ktoś czyta Biblię. And you come to that person, what are you reading? Podchodzicie do tego człowieka i mówicie, a co czytasz? Well, it's the Bible. No, Biblię czytam. Do you understand what you're reading? A czy ty rozumiesz to, co czytasz? Well, actually no. There's this verse in John 3:16, for God so loved the world. I have no idea what that means. Nie do końca. Jest tutaj taki werset w Jana 3:16, że Bóg tak umiłował świat, ale nie do końca rozumiem, o co chodzi. I wish someone come and explain that to me. Chciałbym, żeby ktoś przyszedł i to mi wytłumaczył. And you were like, seriously? You're not joking right now? I wy sobie myślicie, serio? To, czy to naprawdę się dzieje? I know what that means. Bo ja wiem, co to znaczy. I can explain to you. Mogę ci to wytłumaczyć. Philip is right in that situation right now. I Filip tutaj właśnie trafił w takie miejsce. He's like prophet Isaiah. I know what that means. O, prorok Izajasz. O, to ja wiem, kto to jest. How much time do you have? Ile masz czasu? See, the whole section of the book of Isaiah, starting from chapter 40 to chapter 66, is about the suffering servant. Cały ten fragment, ta część księgi proroka Izajasza od 40 do 66 rozdziału, to jest właśnie część o cierpiącym słudze. No, we have the chapters. They didn't have chapters back in then. It was just big text. My mamy numerację tekstów. Im wtedy było troszkę trudniej, bo jej nie mieli. And so the bull's eye, the pinnacle of the entire text, starts from our chapter in the middle of chapter 52 until the end of chapter 53. I kulminacją taką tego tekstu to jest 52, 53 rozdział Izajasza. And that's exactly what he's reading. I dokładnie stamtąd eunuch czytał te słowa. Verse 34, and the eunuch said to Philip, about whom, I ask you, does this prophet say this? About himself or about someone else? And Philip opened his mouth, and beginning with the scripture, he told him good news about Jesus. I zapytał eunuch Filipa, proszę cię, o kim to prorok mówi? Sam o sobie czy o kimś innym? Wtedy Filip otworzył swe usta i zaczynając od tego fragmentu pisma, głosił mu Jezusa. Does this story remind you of any other stories that Luke told? Czy ta historia opowiada wam o innej jakiejś historii, którą opowiada święty Łukasz? May I suggest? Może podpowiem. The road to Emmaus? Droga do Emmaus. Those are identical stories. To są identyczne historie. We have someone traveling. Ktoś podróżuje. Both stories. W obydwu przypadkach. In the road to Emmaus, two people are traveling and talking about Jesus and
They are confused about the events that happened a few days before. Po drodze do Emaus dwóch panów idzie, dwóch uczniów rozmawiają ze sobą, nie wiedzą do końca, jak powinni rozumieć to, co wydarzyło się w niedalekiej przeszłości. Now we have someone traveling, reading about Jesus and also confused. I tutaj tak samo, jest podróż, w trakcie podróży ktoś czyta o Jezusie, ale jest również zmieszany. In both stories, someone, a stranger, miraculously appears and joins the travelers. W obydwu historiach ktoś, jakiś tajemniczy gość pojawia się w taki magiczny sposób i dołącza do tej grupy. And then in both stories, both Jesus and Philip, they explain the scripture. I w obydwu przypadkach, zarówno jak wtedy Jezus po drodze do Emaus, tak i tutaj Filip, oni tłumaczą Pismo. And how do they do it? W jaki sposób to robią? Starting from the beginning till the end, connecting all the dots to Jesus. Zaczynając od początku i łącząc początek z końcem, wskazując na Jezusa. Because this is the Bible and this book is about Jesus. I oni mówią, oto to jest Biblia i w Biblii chodzi o Jezusa. This is the book that God wrote and it is about Jesus. To jest księga napisana przez Boga i w niej chodzi o Jezusa. There are lots of stories, but there is actually only one story. Tam jest dużo historii, wiele różnych opowieści, ale tak naprawdę to jest jedna historia. There are a lot of actors, the characters here, but there is actually only one actor. Jest dużo postaci, czy powiedzmy nawet aktorów, ale tak naprawdę jest jeden główny aktor. This is the book that God wrote for you, but not about you. To jest księga, którą Bóg napisał dla ciebie, ale nie o tobie. And so when you see the Old Testament, the Passover, where God's people sacrificed the lamb and they put the blood over the doorposts. Więc kiedy widzicie Żydów na przykład w Egipcie, tuż przed wyjściem z Egiptu, kiedy oni musieli w trakcie posiłku paschalnego jeszcze pomalować krwią baranka oczwia swoich domów. So that the wrath of God would pass over them. Po to, żeby gniew Boży mógł ich przeskoczyć. And so that through the shedding of the blood, their sins would be atoned for. Po to, żeby przez to przelanie krwi za ich grzechy byłoby uczynione. It all points to Jesus as the ultimate Passover lamb. To wszystko wskazuje na Jezusa jako na tego paschalnego baranka. Who died for our sin and it is his blood that actually covers our sin before the wrath of God, który the Passover. Umarł za nasze grzechy i to właśnie jego krew, ona pokrywa nas przed Bożym gniewem. When you see in the Old Testament the Day of Atonement, kiedy w Starym Testamencie czytamy o dniu pojednania. And the high priest would take the animal and would transfer all the sins of the entire nation onto that animal. I o tym, jak arcykapłan przenosił grzechy całego ludu na głowę tej ofiary, zwierzęcia. And then he would slaughter it and in that case and that would atone, and that would in that case the animal will be a substitute for the guilty nation. I poprzez zarżnięcie tego zwierzęcia i poprzez to przenoszenie grzechów, to zwierzę, ta ofiara stawała się ofiarą zastępczą. Jesus is the Day of Atonement. Jezus jest tym dniem pojednania. He is the only high priest. On jest jedynym arcykapłanem. And he is the sacrifice, the substitute. I on jest jednocześnie też tą ofiarą zastępczą. It's because of him alone the sin can be atoned for. To dzięki niemu i tylko dzięki niemu możemy być pojednani z Bogiem. The first man of the Bible, Adam. Pierwszy człowiek w Biblii, we're Adam. We're born with the sin nature because of him. My rodzimy się z grzeszną naturą właśnie przez niego. And the Bible calls Jesus the last Adam. A Biblia nazywa Jezusa właśnie ostatnim Adamem. And it is because of him that we can be born again with new nature. I to dzięki niemu, dzięki Chrystusowi możemy rodzić się teraz już z nową naturą. The first Adam sinned in the garden. Pierwszy Adam zgrzeszył w ogrodzie. The last Adam bled for sin in the garden. Drugi Adam ściekał krwią w ogrodzie. The first Adam sinned at the tree. Pierwszy Adam zgrzeszył przy drzewie. The last Adam atoned for sin at the tree. Drugi Adam pojednał nas z Bogiem na drzewie. The first Adam was made naked and unashamed. Pierwszy Adam był naked and unashamed. Nagi i nie wstydził się. And the last Adam was naked and bore our shame. A drugi Adam był nagi i wziął na siebie nasz wstyd.
The first Adam brought thorns into our life, and the last Adam wore the crown of thorns. Pierwszy Adam przyniósł kolce w nasze życie. Drugi Adam założył na siebie koronę z kolc. The first Adam brought condemnation, and it is through Jesus, the last Adam, that we have the salvation. The first Adam brought condemnation, and it is through Jesus we have the salvation. Pierwszy Adam przyniósł potępienie, dziękuję. Pierwszy Adam przyniósł potępienie, drugi Adam przyniósł zbawienie. So when you see priests in the Bible, it's about Jesus as the high priest. Więc kiedy widzicie kapłanów w Biblii, to chodzi tak naprawdę o arcykapłana. When you see kings in the Bible, it is about Jesus as the King of Kings and Lord of Lords. Kiedy widzicie króli w Starym Testamencie, to tak naprawdę chodzi o tego jednego króla królów i pana panów. When you see prophets in the Bible, it is about Jesus, who is the very Word of God. Kiedy widzicie proroków w Starym Testamencie, to chodzi o proroka Jezusa, który jest sam Słowem Bożym. When you see shepherds in the Bible, it reminds us about the shepherd who lays down his life for his sheep. Kiedy widzicie pasterzy w Biblii, to przypomina to nam o naszym pasterzu, który kładzie swoje życie za swoje owce. When you see judges in the Bible, it points out to the fact that Jesus is going to come back one day and he is going to judge the living and the dead. Kiedy widzicie sędziów w Biblii, to znaczy, że przypomina to nam o temu najwyższemu sędzi, który przyjdzie i będzie sądził żywych i umarłych. When you read about the temple, the meeting place for God's people to meet with God. Kiedy czytacie o świątyni, o tym miejscu, do którego ludzie przychodzili po to, żeby spotkać się z Bogiem. It points to Jesus as God who became man and who is now the mediator between his people and God. To wskazuje ona nam na Jezusa, który teraz został pośrednikiem pomiędzy Bogiem a jego ludem. The whole Bible is about Jesus. Cała Biblia jest o Jezusie. Now I can only imagine what a great conversation these two had. I mogę sobie tylko wyobrażać, jak wspaniałą rozmowę mieli ci panowie tutaj. And they were going along the road and they came and saw some water, and the eunuch said, "See, there's water. What prevents me from being baptized?" And he commanded the chariot to stop, and they both went down into the water, and Philip, the eunuch, and he baptized him. And when they came up the water, the Spirit of the Lord carried Philip away, and the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. But Philip found himself in Azus, and passed through preaching the gospel to all the towns until he came to Caesarea. A gdy jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę. Wówczas eunuch powiedział: "Oto woda, co stoi na przeszkodzie, żebym mógł być ochrzczony?" I powiedział Filip: "Jeśli wierzysz z całego serca, możesz." A on odpowiedział: "Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym." Kazał więc zatrzymać wóz. Obaj, Filip i eunuch, zeszli do wody i ochrzcił go. A gdy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch go więcej nie widział, ale jechał swoją drogą, radując się. Filip zaś znalazł się w Azocie, a obchodząc wszystkie miasta, głosił Ewangelię, aż dotarł do Cezarei. This passage alone raises a lot of questions. We don't have time to answer them all. Ten fragment porusza tutaj wiele tematów, na które niestety nie mamy czasu. But again, do you see the similarities between this text and the road to Emmaus? Ale czy widzicie wy również tutaj to podobieństwo do drogi Emmaus? In the road to Emmaus, the job was done. Jesus explained the text and he disappeared. Podobnie Jezus w drodze do Emmaus wytłumaczył ten tekst i potem już nikt go nie widział. Same way here, Peter, job is done, man is baptized, he disappears. Philip, job is done, man is baptized and he disappears. Podobnie jest tak samo tutaj z Filipem. Przychodzi, tłumaczy, człowiek, ochrzcił człowieka, znika. Now, two points for those of you who actually like to have the points in the sermon. Dwa punkty dla tych z was, którzy uwielbiają punkty w kazaniach. They're going to be very short, but very important. Będą bardzo krótkie, ale ważne. Number one, God saves his people. Pierwszy punkt. Bóg zbawia swój lud. Remember, we've talked about this. Jesus said, "I am going to build my church."
Pamiętacie, już o tym rozmawialiśmy. Chrystus mówił, że zbuduje swój kościół. And that's exactly what he does. God saves. Dokładnie to robi. Bóg zbawia. We can talk, we can walk, we can explain, but God saves. Możemy rozmawiać, możemy tłumaczyć, ale tak naprawdę dzieło zbawienia jest za Bogiem. Not you, not me, God. Nie za wami, nie za mną, tylko za Bogiem. God is sovereign over the seeking and the saving. Bóg jest suwerenny nad tymi, którzy nad procesem poszukiwania i nad procesem zbawienia. Now there is a danger here, because some people will actually turn this into fatalism instead of faithfulness. Jest oczywiście tutaj pewne niebezpieczeństwo, bo niektórzy lubią to przekręcać na taki fatalizm. Because some will say, well, if God is going to save those people, what's the point of me doing anything? He's going to save them anyway. I mówią, że no skoro Bóg i tak zbawi tych ludzi, no to po co jest potrzebny mój udział, jeśli on i tak to zrobi? And he will save. I on to zrobi oczywiście. However, he chooses you to be part of what he does. Ale on wybiera ciebie po to, żebyś był narzędziem w tym procesie. To be part of his sovereign plan of salvation. Żebyś był częścią tego jego procesu zbawienia. God chooses his people, the church, to spread the message about him. Bóg wybrał swój lud, swój kościół, po to, żeby wieść o nim mogła się rozpowszechnić. You say, well, surely God doesn't need me. Oczywiście musimy powiedzieć, że Bóg nas nie potrzebuje. Well, right, he doesn't, but he loves you. Ale on cię kocha. And he wants you to be involved with what he does. I chce, żebyś był zaangażowany w to, co on robi. So that you can see him saving person and just be joyful with him. Chociażby po to, żebyś mógł obserwować to, jak Bóg zbawia człowieka, żebyś mógł się wspólnie radować. And through the whole process we will learn more about him as God the Father. I przez ten cały proces my coraz więcej odkrywamy Boga. Now what this does, it frees us from the worry of what do we have to say, how do we have to say that. To co ta pewność nam daje, to, że nie musimy martwić się o to, co powiemy, jak powiemy. Because God saves, not you. Ponieważ to Bóg zbawia, a nie ty. What you have to worry is just your faithfulness to what God invites you to do. To, do czego ty jesteś powołany, to tylko ta wierność, której oczekuje od ciebie Bóg. And point number two. I drugi punkt. No matter how bad your sin is, Jesus is greater. Niezależnie od tego, jak ogromny jest twój grzech, Jezus jest wciąż większy. Listen, this is actually very interesting. Jest to bardzo ciekawe. Eunuch was castrated. Eunuch oczywiście był kastrowany. No access to the temple, no access to God, no access to worship. Nie miał wstępu do świątyni, nie miał wstępu do tego miejsca, gdzie można było uwielbiać. He knew that his name is going to die with him. Wiedział, że jego imię umrze wraz z nim. He's not going to have any kids. Nie będzie miał dzieci. No continuation. Nie będzie miał potomków. And it looks like that's it. Physical thing is done. You cannot reverse that. Więc taka fizyczna rzecz, załatwione, zrobione, już tego nie odwrócisz. Or can you? Czy być może możesz? Anyone reading Isaiah over the chapter 53, and I am sure he read it. Ci, którzy czytają dalej 53 rozdział Izajasza, would actually notice the reference to the eunuch, one of very few in the Bible. I on raczej też pewnie zwrócił na to uwagę. Jest to wzmianka, która jest dość rzadka w Starym Testamencie. And that very passage is giving him an immediate promise and immediate hope. And I'll ask Sashka to read it. Ja, to jest, przeczytamy to, ponieważ jest to fragment, który daje ogromną... co daje? Hope and promise. Nadzieję i obietnicę. 56 rozdział Izajasza od 3 do 8 wersetu. Niech więc... Nie mówi cudzoziemiec, który przyłączył się do Pana, Pan na pewno odłączył mnie od swego ludu. Niech też eunuch nie mówi, oto jestem suchym drzewem. Tak bowiem mówi Pan o eunuchach, którzy przestrzegają moich szabatów, wybierają to, co mi się podoba, trzymają się mojego przymierza. Dam im miejsce w swoim domu i w swoich murach oraz imię lepsze od synów i córek. Dam im imię wieczne, które nie będzie zgładzone. A cudzoziemców, którzy przyłączyli się do Pana, aby Mu służyć, miłować imię Pana, być Jego sługami, wszystkich przestrzegających szabatu, by Go nie bezcześcić i trzymających się mojego przymierza. Tych przyprowadzę na swoją świętą górę i rozraduję ich w swoim domu modlitwy. Ich całopalenia i ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo mój dom będzie nazywany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Tak mówi Pan Bóg, który gromadzi rozproszonych z Izraela. Jeszcze innych zgromadzę do Niego i do Jego zgromadzonych.
Eunuch here receives a promise of having an everlasting name. Eunuch tutaj dostaje obietnicę tego, że jego imię będzie wiecznym. And that he would never be cut off. Będzie wiecznie trwało i nigdy nie zostanie odcięty. We all love Hollywood true story films that end very well. Uwielbiamy wszyscy hollywoodzkie filmy, które mają happy end. Well, this is the one. To jest właśnie taka historia. Fun fact for you: this very eunuch, according to the church tradition, became the father of the Ethiopian church. I taka ciekawostka dla was: zgodnie z tradycją kościelną, tego eunucha uważa się za ojca etiopskiego kościoła. Which is a powerful fulfillment of the promise in Isaiah. Co jest ogromnym wypełnieniem tej obietnicy z księgi proroka Izajasza. His name was not cut off. Jego imię nie zostało odłączone. And he had many sons and daughters in Jesus. I w Jezusie on miał wielu córek i synów. It is to the suffering servant that the eunuch was made right. To poprzez cierpiącego sługę eunuch mógł się pojednać. That is through the same suffering serving that you can be right. I to poprzez tego samego cierpiącego sługę ty możesz być usprawiedliwiony. If you're a Christian, this should give you a huge encouragement. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to powinno dać tobie ogromną zachętę. Because all of your sins are forgiven, they are covered. Ponieważ wszystkie twoje grzechy są przebaczone. If you're not a Christian, są zakryte. Jeśli nie jesteś chrześcijaninem, that should give you encouragement, but also a warning. To powinno dać tobie również zachętę, ale jednocześnie takie ostrzeżenie. Because it is through Jesus and only through Jesus that your sins will be forgiven if you come to Him. Bo to tylko przez Chrystusa i wyłącznie przez Chrystusa twoje grzechy mogą być przebaczone, jeśli do Niego przyjdziesz. And when things seem to be so bad that you can't fix them, you can't reverse them, something that's done, that's it. I niektóre rzeczy są na tyle złe i na tyle nieodwracalne. Jesus is the one who offers you not the way back, but the way forward. A Jezus jest tym, kto proponuje tobie nie odwracanie się wstecz, ale drogę do przodu. Thank you for traveling with me today. Dziękuję wam za wspólną wycieczkę. I wish you a pleasant journey in the future. Mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze doświadczycie wiele takich. But I hope you really think about what we've just been thinking. I mam nadzieję, że rozważycie to, o czym dzisiaj mówiliśmy. That's right. Lord, we thank you so much for who you are. Panie, dziękujemy ci za to, kim jesteś. Thank you for the truth of what you have done for us. Dziękujemy ci za prawdę o tym, co ty dla nas uczyniłeś. Thank you for you as the suffering servant. Dziękujemy ci za to, że jesteś tym cierpiącym sługą. And Lord, thank you for this wonderful story of the Ethiopian eunuch. Dziękujemy ci za tą wspaniałą historię o etiopskim eunuchu. Thank you for the forgiveness that we receive through you. Dziękujemy ci za przebaczenie, które możemy otrzymać przez ciebie. To always remember that it is you who saves, not us. Pomóż nam, Panie, zawsze pamiętać o tym, że to ty zbawiasz, a nie my sami się zbawiamy. And Lord, help us to always remember that there is no sin which you cannot forgive. I pomóż nam, Panie, pamiętać o tym, że nie ma takiego grzechu, którego nie mógłbyś przebaczyć. Pray in Jesus' name. Amen. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen. Nasze głośne, cotygodniowe wyznanie wiary jako wspólnoty powinno być odmawiane z takim przekonaniem i z pasją. To będziemy robić za chwilę, do tego was zachęcam. I to, co ono daje nam praktycznie, to wzmacnia ono nasze oddanie Jezusowi. Nasza deklaracja wiary powinna brzmieć jak hymn, który zagrzewa armię do walki przed nadchodzącą bitwą. Nie jest to jakaś sucha, taka jałowa recytacja listy idei, z którymi się zgadzamy, albo jak jakiś tekst z instrukcji obsługi, który musi być przeczytany, czy jak ten tekst, który w samolocie stewardesa musi wypowiedzieć, bo to są zasady bezpieczeństwa. Raczej jest to publiczne wyznanie naszego zaufania wobec Boga oraz wobec tych prawd, które On zechciał nam objawić w swoim słowie. Więc jak lud Boży, Jego armia, wspólnie teraz powstańmy, proszę, i zadeklarujmy naszą wiarę słowami składu apostolskiego. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Zaśpiewajmy teraz proszę kolejną pieśń Chrystus Pan, Boży Syn. Teraz przejdziemy do kolejnej części naszego nabożeństwa, do modlitwy, po czym będziemy wspólnie modlić się modlitwą pańską, Ojcze nasz, tak jak zawsze, w której powiemy takie słowa jak Boże, bądź wola Twoja, przyjdź królestwo Twoje, Twoje jest królestwo, siła i chwała. To są rzeczy, które nam wskazują na to, że Bóg jest tym królem. Bóg jest tym prawdziwym królem, który rządzi wszystkim, który stworzył wszystko. I być może nie zastanawiamy się czasem nad tym, ale my funkcjonujemy jednak trochę inaczej w naszym królestwie, w naszym państwie. U nas rzeczy politycznie dzieją się za naszą zgodą, za naszym przyzwoleniem. To my chodzimy na wybory, tak? Wybieramy partie, liderów politycznych, którzy z góry nam mówią, w jakim kierunku oni nas poprowadzą. Ale inaczej jest z Królestwem Niebieskim, w którym Bóg wiecznie, niezmiennie rządzi. On jest twórcą tego królestwa. Dzisiaj w psalmie też czytaliśmy, że Pan czyni to, co chce, no bo jest Bogiem, a tak to działa, jeśli się jest Bogiem. I ten król, stwórca świata, on nie potrzebuje naszej zgody, by podejmować decyzje. On nie musi z nami konsultować się, by
wiedzieć najlepiej, czego potrzebują Jego poddani. On nas stworzył, On wie. Ale zostawia nam miejsce, w którym możemy przychodzić do Niego, żeby jednak wylewać te swoje dusze, problemy, troski, marzenia przed Nim, tak jak Jego dzieci, czy jak Jego poddani, poddani Króla wciąż mogą przychodzić do swojego władcy, żeby oddawać Jemu cześć, żeby opowiadać Mu o swoich problemach, żeby płakać z Nim, przed Nim, nad swoim cierpieniem jakimś może, przez które przechodzimy. Więc pamiętajmy o tym, że w modlitwie przychodzimy do suwerennego Króla, który wie, co robi, i módlmy się o te rzeczy, które leżą nam na sercu, które Bóg kładzie nam na serce i o które się zgadzamy. Te rzeczy, które trafiają do tego biuletynu, do tego programu prośby modlitewne, jako wspólnota zgadzamy się, że są rzeczami dobrymi, wartościowymi, że warto się o te rzeczy modlić. Jestem pewny, że Bóg takie modlitwy chętnie wysłuchuje. Więc teraz pochylmy nasze głowy i módlmy się. Boże i Ojcze Niebiański, dziękujemy Ci, że pozwalasz nam głosić zbawienne słowo o krzyżu umiłowanego Syna Twojego Jezusa Chrystusa. Wysławiamy Cię za miłość Twoją, za litość nad nami i wybawienie od grzechu, śmierci i władzy szatana. Spraw w łasce swojej, aby wszyscy ludzie poznali, że nie rzeczami znikomymi, złotem ani srebrem zostaliśmy wykupieni od marnego postępowania naszego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i niepokalanego, aby być Jego własnością, żyć w Jego Królestwie i służyć Mu we wiecznej sprawiedliwości, szczęśliwości i niewinności. Uczyń nas w słowie i w sakramencie ciała i krwi Jezusa Chrystusa uczestnikami Twojej łaski. Odpuść nam grzechy, oczyść z wszelkiej nieprawości i poświęć serca nasze,
abyśmy tylko Tobie służyli, dla Ciebie żyli i umierali. Napełnij Kościół Twój, jego pasterzy, nauczycieli, mocą Ducha Świętego i daj, aby słowo o pojednaniu wydawało owoce wiary i serdecznej miłości. Twojej opiece polecamy nasz naród, jego zwierzchność. Pociesz wszystkich smutnych, chorych, cierpiących. Niechaj pokój Twój zamieszka w naszych domach, rodzinach i ojczyźnie. Błogosław wychowanie młodzieży. Błogosław, Panie, też przygotowania do członkostwa w Kościele. Spraw, aby wszystkim ludziom słowo o krzyżu stało się mocą ku zbawieniu. Wysłuchaj nas dla zasługi krzyżowej Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego, który tak nas uczył się modlić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki wieków. Amen. Powstanie, proszę, zaśpiewamy ostatnią końcową pieśń Zbawicielu Wywyższonemu. Słowacji, to właśnie była słowacka pieśń napisana przez taką znaną słowacką pisarkę Krystynę Rojową. Jeśli nie czytaliście nigdy nic jej rzeczy, to polecam. Jest chyba przetłumaczona na wszystkie możliwe słowiańskie języki. Dobrze, kochani, przypominam nam o składaniu ofiar dzisiaj lub w tygodniu, zależnie od tego, komu jak jest wygodniej. I kilka wydarzeń w tym tygodniu.
Mamy i wtorek, i czwartek zajęty, coś się dzieje. We wtorek zapraszamy za nią do nas do domu na kolejne studium kursu Świętość Boga. Wspólnie wygląda to tak, że zaczynamy od posiłku, potem oglądamy taki filmik 30-minutowy, to jest wykład z Prola. I potem omawiamy te rzeczy. Można sobie przeczytać fragment z książki Świętość Boga, żeby być na bieżąco, ale niekoniecznie. I to jest ten rozdział o szaleństwie Lutra. To będziemy przerabiać we wtorek. W czwartek studium katechizmu heidelberskiego. Kolejne, ostatnie było super, myślę, że fajnie wszystkim się kojarzy. Teraz nawet, może nawet kojarzy ten katechizm, więc zapraszamy na następne. Po czym oczywiście kontynuujemy nasze studium listu do Filipian, czyli 17.30 i 19.00, te dwa spotkania w czwartek. Za tydzień, czwarta niedziela w Wielkim Poście i będą również dwa nabożeństwa, póki co bez zmian. Z kolei, i będzie to nasze ostatnie kazanie z Dziejów Apostolskich przed taką wielkanocną przerwą, ponieważ za dwa tygodnie będziemy mieli nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, potem Niedziela Palmowa, Wielkanoc, więc zrobimy sobie na kilka tygodni przerwę w Dziejach Apostolskich. Zanim się rozejdziemy, wysłuchajmy proszę końcowego błogosławieństwa. Niech Ci błogosławi Pan i niech Cię strzeże. Niech Pan rozjaśni nad Tobą swoje oblicze, niech Ci będzie łaskawy. Niech Pan zwróci ku Tobie swoje oblicze, niech da Ci pokój. Amen.